Mąż dzwoni na pogotowie ze swojej dużej posiadłości, aby zgłosić, że znalazł swoją żonę u podnóża schodów, z których najwyraźniej spadła. Coś, co na początku zdaje się być tragicznym wypadkiem, kończy się aresztowaniem jej męża z zarzutem morderstwa. Brzmi znajomo? Możliwe, że przyszła wam już do głowy sprawa zgłośnego dokumentu The Staircase – schody. Sprawa, w której pisarz Michael Peterson zostaje oskarżony o zabicie swojej żony Kathleen, która zginęła w bardzo dziwnych okolicznościach w ich domu, znaleziona u podnóża schodów, w kałuży krwi. Sprawa, która do dziś budzi emocje i na punkcie której swojego czasu miałam prawie że niezdrową obsesję. Zbiłam o niej odcinek wiele lat temu, był to, o ile się nie mylę, Pierwszy albo jeden z pierwszych takich moich dłuższych odcinków, które zrobiłam chyba gdzieś w roku 2018 albo 2019, już sama nie wiem. Ale dziś nie o tym. Dziś chciałabym pomówić o innej, znacznie mniej nagłośnionej sprawie, która miała miejsce w roku 2016 i znalazła swoje rozwiązanie w sądzie dopiero ostatnio, i jest pod wieloma względami bardzo podobna do sprawy Kathleen Peterson. To niedawna było o niej stosunkowo cicho. Nabrała trochę to z głosu, ponieważ niedawno dokument Dateline, produkowany przez amerykańską stację NBC, zdobił o śmierci Susan Seals odcinek. A zatem, jak zawsze, witam w Aneksie. Jeżeli jeszcze się nie znamy, ja mam na imię Agnieszka i wypuszczam na YouTube odcinki w każdą niedzielę a później w ciągu tygodnia w aplikacjach do słuchania podcastów. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, czy wystawicie mi ocenę w aplikacji do słuchania podcastów, której używacie. A tak poza tym, jak zawsze, zapraszam was do tego, abyście sobie usiedli wygodnie i wzięli jakieś piciu. Zapraszam do dzisiejszej historii. Małżeństwo Susan i Scotta Silusów było z pozoru szczęśliwe, ma wrażenie, że często zaczynamy historię takimi słowami: historie, które dotyczą jakiegoś małżeństwa. W związku, w którym jedna osoba jest oskarżona o zamordowanie drugiej. Z pozoru ich związek był naprawdę szczęśliwy i udany. Scott był znanym i pożądanym lekarzem specjalizującym się w leczeniu płodności, w szczególności metodą in vitro, Suzan pomagała w prowadzeniu praktyki. Była menedżerką i kierowniczką jego biura. Przez około 15 lat swojego związku dużo podróżowali, mieszkali też w różnych miejscach: w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w różnych miejscach w Stanach. Było to głównie związane z pracą Scotta, też z jego pracą akademicką. Ale w roku 2016 mieszkali w miejscowości San Clemente. Jest to miejscowość na wybrzeżu w Kalifornii. Około 100 km na południe od Los Angeles. Tak gdzieś mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Los Angeles a San Diego, możemy powiedzieć. Susan i Scott mieli dwójkę dwunastoletnich dzieci. Bliźniaki. Chłopca i dziewczynkę. Erika i Mary Catherine. Dzieci właśnie przyszły na świat właśnie dzięki leczeniu doktora Scotta. Tak zresztą Susan i Scott się poznali. Nie jest to może jednak historia, którą chcieli się chwalić. Jakieś 15 lat wcześniej... Susan przyszła do doktora Scotta ze swoim ówczesnym mężem w celu leczenia niepłodności. Po tym, gdy kilkakrotnie poroniła i zaczynała tracić nadzieję, że udaje jej się zajść w ciążę i tę ciążę donosić. Historia skończyła się jednak tak, że Suzan rozwiodła się ze swoim mężem i związała ze Scottem, z doktorem, który prowadził jej sprawę. Pobrali się i w końcu na świat przyszła dwójka ich wspólnych dzieci. Ale to było wiele lat temu. Teraz w roku 2016 Susan miała 45 lat, a Scott 51. Mieszkają w San Clementi, mają bardzo duży, ładny piętrowy dom, liczący sobie pięć sypialni, otoczony zielenią, naturą, tak dokładniej pod adresem 11 Via Cancion. Scott spędzał swoje dnie prowadząc gabinet lekarski, Susan mu w tym pomagała, i Scott Sears był bardzo pożądanym lekarzem, jeżeli właśnie chodziło o leczenie niepłodności. Przylatywali do niego ludzie z całego świata, w szczególności z Chin. Mieli bardzo dużo bogatych chińskich klientów. Scott Sears czasem nawet pojawiał się w telewizji, w różnych programach dotyczących pracy lekarzy, medycyny i niepłodności właśnie w szczególności. Susan zajmowała się tymi aspektami bardziej formalnymi jeżeli chodziło o prowadzenie jego gabinetu lekarskiego i poza tym, oczywiście, skupiała się na wychowywaniu ich dzieci, 12-letnich Mary Catherine i Erika. Ciekawostka w roku 2014 wzięła udział w castingu i wysłała taśmę do programu Survivor, którego była wielką fanką. Nie została wybrana. To jest jeden z tych programów, gdzie ludzie są wysyłani na jakąś wyspę pośrodku oceanu czy jakieś inne odludzie i muszą brać udział w różnych wyzwaniach. I tam co odcinek zwykle ktoś odpada. I tak właśnie przedstawia się ich życie w wielkim skrócie. Wygodne, szczęśliwe, niczego im nie brakuje, zdaje się, i są szczęśliwi. I tak dochodzimy do piątku, 11 listopada 2016 roku. W San Clementi miała miejsce parada wojskowa z okazji amerykańskiego dnia weterana. Ich syn Eric, który tak się złożyło był w szkole wojskowej, miał uczestniczyć w tej paradzie i grać w orkiestrze. Tak, dokładnie w orkiestrze, która miała przejść główną ulicą miasta. Scott i Susan specjalnie oboje wzięli sobie wolne, aby móc zobaczyć tę paradę i móc zobaczyć, nagrać syna idącego w tej paradzie. Niestety Eric ostatecznie w tej paradzie nie poszedł, bo w ostatniej chwili złamał trąbkę, na której miał grać i nie miał żadnej zapasowej. A przynajmniej tak zrelacjonuje to później w wywiadzie jego babcia, mama Susan. Mimo tego, ponieważ nie dowiedzieli się o tym na czas, Scott i Susan i tak spędzili praktycznie pół dnia czekając i oglądając tę paradę. I pod wieczór Susan wróciła do domu, słabo się czując. Dostała bardzo poważnego ataku migreny. Co właśnie czasem się zdarzało po tym, gdy przebywała w głośnych, jasnych, nasłonecznionych miejscach gdzieś na zewnątrz, czyli właśnie na takiej paradzie. Przez cały wieczór, całą noc oraz również przez sobotę czuła się fatalnie. Migrena nie odpuszczała i Suzan spędziła całą sobotę w męczarniach. Zwykle, gdy właśnie dostawała takiej migreny, to trwała ona od dwóch do trzech dni. Brzmi okropnie i brzmi jak męczarnia. Brzmi jak kilka dni zupełnie zmarnowanych i wyjętych z życia. Tego wieczoru, w sobotę, Suzan zdecydowała się spać w pokoju swojej córki. Nie jestem do końca pewna, dlaczego, ale zdaje się, że ten pokój był w jakimś stopniu wygodniejszy, czy może było w nim ciszej, czy było w nim ciemniej, bo na przykład okna wychodziły na inną stronę, i Suzan miała takie poczucie, że może tam lepiej wypocząć niż w swojej własnej sypialni. Mary Catherine poszła więc spać do pokoju swoich rodziców razem ze swoim tatą, a Eric spał w swoim pokoju, który znajdował się tuż obok pokoju Mary Catherine, czyli tego, w którym Susan miała spać tej nocy. Wieczorem, prawdopodobnie leżąc już w łóżku, ze swojego iPada Susan wysłała kilka e-maili do pacjentów. Scott, jak zezna, zobaczył, że wysłała te e-maile. I poszedł do sypialni, aby sprawdzić, jak jego żona się czuje, i nakłonić ją, aby odłożyła pracę do jutra i poszła spać. Noc, według relacji domowników, czy przynajmniej tej pierwszej relacji domowników, przebiegła cicho i spokojnie. Nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Dom był zamknięty, a alarm przeciwwłamaniowy uzbrojony. Scott wstał pierwszy, za, za nim zresztą stała Mary Caffin. I gdy chciał zejść na dół do kuchni, znalazł swoją żonę leżącą u podnóża schodów. Nie było u niej żadnych oznak życia. Było około 6.30 rano. Wykonał telefon na numer alarmowy. Mam pacjentkę, powiedział podczas tego telefonu, która spadła ze schodów. Nie wyczułem u niej pulsu. Wydaje mi się, że nie oddycha, odpowiada na pytanie dyspozytorki. Pacjentka mówi o swojej żonie. Zdaje się, że bardziej naturalnym byłoby powiedzenie: Moja żona spadła ze schodów, czy znalazłem moją żonę nieprzytomną, moja żona nie oddycha. Ale oczywiście możemy powiedzieć: Skrzywienie zawodowe. Scott Sears w tym momencie nie myśli o Susan jako o swojej żonie, a jako o pacjentce właśnie której musi uratować życie. Nie był sam. Pomagała mu dwunastoletnia Mary Catherine, która trzymała telefon i którą zresztą momentami słychać na nagraniu. Scott odwraca Suzan na plecy według instrukcji dyspozytorki i ma zacząć masaż serca. Mary Catherine mówi, że gdy to się dzieje, Suzan zaczęła wydawać dźwięki. Z jej gardła zaczęły wydobywać się dźwięki. Później wiele osób zwrócił uwagę, że Scott zamiast skupić się na masażu serca i na Przywróceniu Susan pulsu, on trochę ignoruje rozmowę z dyspozytorką i zdaje się skupia na innych rzeczach. Rozmawia z Mary Kaftin i słyszymy na nagraniu, jak pyta się jej, gdzie jest jego oksymetr. Czyli to takie małe urządzenie nakładane na palec. Często na przykład nakłada się właśnie w szpitalu, mierzy poziom tlenu i zwykle też mierzy tętno. Gdy kilka minut później pierwsi ratownicy przybędą na miejsce, ten oksymetr będzie właśnie się znajdował na jej palcu. I teraz tutaj pojawiły się głosy, że ten pomysł, aby szukać oksymetru w takim momencie i skupiać się na czymś takim, nie ma sensu, nieważne czy mowa o lekarzu czy nie, że Scott powinien był znacznie lepiej wiedzieć, co robi. I nawet pojawiły się takie głosy, że wystraszył się, gdy. Susan zaczęła wydawać dźwięki i nie chciał kontynuować tego masażu serca. Specjalnie zwlekał, bojąc się, że Susan przeżyje i powie, co naprawdę się stało. Oczywiście wybiegam tutaj trochę w przyszłość z podejrzeniami. W domu, ze wszystkiego co wiadomo, tamtej nocy znajdowali się tylko Susan i Scott i dwójkę ich dzieci. Poza tym nie było żadnych śladów włamania, żadnego intruza. Dom był zamknięty a alarm antywłamaniowy uzbrojony. Został rozbrojony dopiero, gdy rodzina wpuściła ratowników do domu. Nikt nie słyszał niczego nadzwyczajnego w nocy. Scott powiedział wprawdzie, że przebudził się w pewnym momencie i usłyszał w nocy jakiś hałas, ale zignorował go, bo mieli w domu dwa duże psy i dwa koty i niespodziewane hałasy były na porządku dziennym czy porządku nocnym. Ponieważ śmierć Susan była tak niespodziewana i dziwna, dyspozytorka wysłała na miejsce również policję, która przyjechała jakiś czas po ratownikach, już potem właśnie, gdy ci stwierdzili śmierć Susan. Zaobserwowali kilka ciekawych szczegółów. Ciało Suzan wciąż leżało przed schodami. Jej prawa noga spoczywała na najniższym stopniu schodów. Mimo, że ona sama została najwyraźniej trochę przesunięta przez Scott'a i Mary Caffrey, aby udzielić jej pomocy, później też pojawią się głosy, że Scott specjalnie zostawił tę jedną nogę na najniższym stopniu, aby właśnie poczynić takie skojarzenie ze schodami, że ona najwyraźniej spadła ze schodów, że to w taki sposób zginęła. Ale tutaj jest to może trochę naciągane. Obok ciała Suzan leżał duży garnek, jej mała torebka i buteleczka po lekarstwach na migrenę. Dalej leżała też apaszka Suzan. Jak później powie Mary Catherine, gdy ją znaleźli, ta apaszka była zawiązana wokół jej szyi. I to ona, Mary Catherine ją rozwiązała i zdjęła, gdy pomagała ojcu udzielić Suzan pomocy. Na apaszce później zostaną znalezione niewielkie ślady krwi. Krwi należącej do Suzan. Rodzina potrafiła też wyjaśnić, dlaczego obok niej leżał gadnek. No bo okej, okay, torebka czy buteleczka po lekach, to można wyjaśnić, może nie ma w tym niczego dziwnego, ale dlaczego gadnek? Dlaczego schodziłaby po schodach z garnkiem? Okazało się, że Suzan, gdy cierpiała na migrenę, to doświadczała czasem mdłości i właśnie zwykle miała jeden dedykowany garnek na tę sytuację i miała go zawsze w nocy pod ręką właśnie na wypadek, gdyby zdobiło jej się w łóżku niedobrze. Na pierwszy rzut oka nie dało się powiedzieć, co spowodowało śmierć Suzanne. To znaczy, mógł to jak najbardziej być upadek ze schodów, ale też wiele innych rzeczy, jak sądzili od początku policjanci. Ponieważ cała sytuacja wydała im się dziwna, i uznali, że nie powinni od tak zaakceptować tej wersji wypadku, że kobieta spadła ze schodów. Skręciła sobie kark na przykład i zginęła. Tylko, że właśnie powinni się wszystkiemu przyjrzeć trochę lepiej. Tamtego dnia obejrzano i sfotografowano wszystkie pomieszczenia w tym domu. I jak się okazało w sypialni Mary Kaftin, w której Susan, jak pamiętacie, spała tamtej nocy, na zasłonie, na ścianie i na stoliku, tuż obok, na takim małym stoliku, obok łóżka, znaleziono ślady krwi. Na niektórych zdjęciach jest ona widoczna w szczególności na zasłonie. Tu nie są, nie wiem, jakieś mikroskopijne, malutkie ślady. Była to okrew widoczna gołym okiem i na niektórych zdjęciach wygląda ona może trochę, jakby była, nie wiem, jakby była to ale w przybliżeniu podobno widziała bardziej tak, jakby ktoś zakrwawioną dłonią na przykład po prostu dotknął tych miejsc. Widać tam jakby takie smugi od palców. Pobrano oczywiście próbkę. Później okaże się, że krew ta była mieszanką krwi Susan i Scotta. A na podłodze obok łóżka, tego łóżka, w którym Susan spała tamtej nocy, znaleziono sporo długich, ciemnych włosów. Włosów Susan. I też właśnie było ich dosyć sporo. Prawie tak, jakby ktoś się tam z nią szarpał i może właśnie jakby jakieś kępki włosów zostały wyrwane. Było ich zdecydowanie więcej niż po prostu takie typowe... Takie typowe wypadające nam codziennie włosy po trochu. Ktoś tam przejedzie ręką przez włosy i kilka wypadnie, na przykład spadnie na podłogę. Było ich zdecydowanie więcej i rzucały się w oczy. Jak natomiast zginęła Susan? Co wykazała autopsja? Czy potwierdzono, że upadek ze schodów był faktycznie przyczyną śmierci? Niezupełnie. Autopsja faktycznie zauważyła kilka siniaków obrażeń na twarzy, uszach nawet, dłoniach i ramionach. Faktycznie wiele z nich mogło zostać odniesionych w momencie, gdy ktoś spada ze schodów, bo tutaj pojawiła się taka sugestia, że Suzan, może schodząc po schodach czy stojąc u szczytu schodów, słabo się poczuła, męczyła ją migrena, poza tym brała różne silne leki, aby jakoś to poskromić. Co jeżeli właśnie zasłabła, straciła przytomność i tak zupełnie bezwładnie spadła z tych bardzo wysokich, stromych schodów? Rzeczywiście można by się spodziewać, że siniaki czy otacja znalazłyby się w wielu miejscach jej ciała, no bo na przykład nie uniosłaby wtedy automatycznie rąk, aby zasłonić głowę czy twarz. Ale autopsja zauważyła też niektóre z tych ran, Również mogły zostać odniesione w momencie szarpania się czy bronienia się z kimś. Jednak autopsja uznała za przyczynę śmierci jedną rzecz i było to uduszenie odcięcie dopływu tlenu. Zanotowano również mocne zasienienie wokół jej szyi, które nie było od razu widoczne w momencie, gdy Suzan została znaleziona, gdy przyjechali do niej ratownicy ale było widoczne później w czasie autopsji. Było to bardzo silne, wyraźnie widoczne zasinienie wokół jej szyi. Tutaj znów uwaga policjantów wróciła do tej apaszki, którą Susan miała mieć na szyi i którą Mary Catherine z niej zdjęła. Bo czy to nie trochę dziwne? Załóżmy, że Susan dopiero co wstała. Była tam w jakimś podkoszulku i legginsach. Apaszkę zwykle zakładamy jako ozdobę czy gdy właśnie gdzieś wychodzimy. Niekoniecznie nosimy ją po domu. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że Susan miała migrenę, wiem, że ludzie, którzy cierpią na migreny, często odkrywają, że pomagają im najdziwniejsze rzeczy. Najbardziej nieoczekiwane rzeczy. Więc może spała w tej apaszce, bo może chodziła w niej po domu. Ale mimo tego było to trochę dziwne. Ktoś mógłby powiedzieć, że ta apaszka została założona jej na szyję, aby właśnie coś ukryć. Jednak jak później też zwrócił uwagę obrońca Scott'a Sealsa, raport z autopsji wymienia też, że jeden z kręgów szyjnych był pęknięty. I on znów próbował dowieść, że pęknięty krąg szyjny jest właśnie często obserwowany u ofiar różnego rodzaju upadków, upadków ze schodów i często prowadzi do zupełnego albo częściowego paraliżu. I jeżeli ofiara właśnie spadnie i będzie leżała w jakiejś niefortunnej pozycji i nie będzie w stanie się podnieść, to może to właśnie prowadzić do odcięcia tlenu i uduszenia. Ale z drugiej strony też ktoś pewnie mogły powiedzieć, że do pęknięcia kręgu doszło w wyniku bardzo ostrej szarpaniny czy duszenia właśnie, że, że ktoś próbował w jakiś dziwny sposób odgiąć jej głowę. Gdy policjanci przyjechali na miejsce tamtego dnia, zauważyli krew nie tylko w sypialni i nie tylko sfotografowali dom, ale właśnie również zainteresował ich sam dr Scott. Bo ten może był listopad, ale w domu było stosunkowo ciepło, są w końcu w Kalifornii, a jednak dr Scott miał na głowie wywolnioną czapkę. Nie zdjął jej w żadnym momencie dnia, gdy policjanci tam byli. Zrobił to dopiero wtedy, gdy został o to poproszony. Policjanci chcieli go sfotografować, tak samo jak sfotografowali wszystkie pomieszczenia w domu. Standardowa procedura wyjaśnili mu i w zasadzie trochę mu skłamali, bo w istocie robili to wszystko właśnie dlatego, że byli już w tym momencie od samego początku, byli w stosunku do niego podejrzliwi. Gdy Scott zdjął czapkę, okazało się, że miał na czole spore zadrapanie, które ta czapka wcześniej zakrywała. Zadrapania zauważono również na jego ramieniu. Zapytany o to, wyjaśnił, że zrobił je sobie kilka dni wcześniej. Gdy naprawiał z synem samochód. Sam podrapał się w rękę, a ta rana na jego czole pojawiła się, gdy uderzył się głową o podniesioną maskę samochodu. Nie jestem pewna, czy jego syn kiedykolwiek to potwierdził. Tamtego dnia również na jego ubraniu zauważono kilka małych ciemnych kropli. Znów sfotografowano również jego ubrania, te krople. I gdy go o to zapytano, Scott powiedział, że wydaje mu się, że to chyba po mleku czekoladowym, że poplamił się mlekiem czekoladowym, który ostatnio pił. Ubranie jednak zostały zabezpieczone, zostały mu zabrane i okazało się, że w nie było to mleko czekoladowe, a właśnie krew. Krew Susan. Mam wrażenie, że tutaj doktor Scott Cielus bardziej wyszedłby na swoje, gdyby na przykład powiedział, że no możliwe, że jest to krew. Susan w końcu miała wiele ran, zadrapań na rękach, na twarzy. Prawdopodobnie pobrudziłem się jej krwią, gdy udzielałem jej pomocy. Mógł tak powiedzieć, ale nie powiedział tak. I właśnie, bo w odróżnieniu na przykład od Kathleen Peterson, która została znaleziona w ogromnej kałuży swojej krwi, w wypadku Susan tej krwi było bardzo niewiele, właśnie z różnych ran i zadrapań na rękach i twarzy. Również trochę krwi znaleziono pod jej paznokciami. Co ciekawe, nie była to jednak jej własna krew, a krew, tak zgadliście, krew Scotta Silsa, jej męża. Skąd się tam wzięła? tego doktor Scott nie potrafił wyjaśnić. Policja więc zabezpieczyła te wszystkie ślady, utwierdziła się w swoich podejrzeniach w stosunku do doktora Scotta, później oczywiście przeprowadzono autopsję, ustalono przyczynę śmierci, ale na początku nic z tym nie zdobiono. Przez wiele następnych lat cała rodzina będzie żyła w przekonaniu, że Suzan zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Że może wzięła zbyt mocną dawkę leków przeciwbólowych, że zasłabła i spadła ze schodów, że może zakręciło jej się w głowie, potknęła się. Wszyscy sądzili, że był to tragiczny wypadek. Raport toksykologiczny faktycznie wykazał dawkę dosyć niską, ale wykazał dawkę zarówno leków przeciwbólowych, jak i valium, leku uspokajającego. Tutaj prokuratura będzie próbowała później dowieść, że była to dawka zbyt mała, aby spowodować, że Suzan zakręciłoby się od tego w głowie, ale tutaj akurat mogłabym im wytknąć, że czasem nie potrzeba wziąć żadnych środków, żadnych leków, aby na przykład zakręciło nam się w głowie, czy żebyśmy się potknęli, czy zasłabli. W szczególności, jeżeli gorzej się czujemy, tak jak ona czuła się gorzej przez kilka dni. Nie jest tak rzadko spotykanym, że ktoś, kto źle się czuł, czy był chory, potem na przykład wstał, po tym, gdy leżał, czy spał w łóżku, nagle zakręciło mu się w głowie i upadł, czy zasłabł. Może trochę rzadziej zdarza się, że do tego zasłabnięcia dochodzi dokładnie u szczytu schodów, ale po prostu sam fakt, że Susan mogła zasłabnąć, nie był może aż tak wzięty z księżyca. Z powodu wielu opóźnień. Uzyskanie wszystkich wyników, złożenie całego raportu razem oraz przede wszystkim uzyskanie wyników z raportu toksykologicznego zajęło uwaga ponad rok. Przez cały ten czas policja nie podzieliła się z nikim, znaczy z nikim z rodziny, z nikim z publiki. Nie, nie upubliczniona w żaden sposób, z nikim nie podzielono się tymi informacjami, że śmierć Susan Cyrus wygląda na morderstwo. A nie tragiczny wypadek. Cała rodzina Suzan po obu stronach, po stronie Scotta jak i po jej stronie, jej mama, jej brat, wszyscy bliscy, znajomi wierzyli, że był to faktycznie tragiczny wypadek. Coś na początku ciężkiego do zaakceptowania, ale w końcu oczywiście zaczęli się z tym godzić, zaczęli przechodzić z tym do porządku dziennego. Nikomu nie przyszło do głowy, że Suzan mogła paść ofiarą morderstwa, zwłaszcza że w domu. Były przecież dzieci, Mary Catherine i Eric. Mary Catherine była ze swoim ojcem w momencie, gdy znaleźli Susan. Gdyby to on ją zabił na przykład, dzieci przecież coś by usłyszały, powiedziałyby coś. Dlatego sprawa musiała być wypadkiem. Nie mieli powodu podejrzewać, że było inaczej. Przez cały ten czas, przez ten pierwszy rok, doktor Seelus pracował dalej jako lekarz, robił dalej to, co robił, jeździł na konferencje, przyjmował pacjentów z całego świata, Mieszkał dalej w tym samym domu i wychowywał samodzielnie dzieci. Utrzymywał dalej kontakt z mamą Suzan, z jej bratem, z rodziną z jej strony, z rodziną, która zresztą mu współczuła i chciała mu pomóc, no bo teraz wychowywał dzieci sam, w pojedynkę, do tego bardzo dużo pracując. Dopiero po uzyskaniu wszystkich raportów i po składaniu tego wszystkiego do kupy, Śledczy wrócili do domu doktora Scotta w roku 2017, aby przedstawić mu wyniki śledztwa. Powiedzieli mu, że według nich Suzan wcale nie zginęła w wyniku wypadku, a w wyniku morderstwa. Mieli też do niego wiele pytań: dlaczego jego krew i krew Suzan znaleziono na zasłonie w pokoju Mary Kauflin? Dlaczego jego krew znaleziono pod jej paznokciami? Skąd jej krew na jego ubraniu? Ale dr Sears nie miał na to wyjaśnienia. Powiedział zwyczajnie, że nie wie, nie rozumie, że on nie jest niczemu winien, nie potrafi im odpowiedzieć na te pytania. I jeżeli to wszystko, to on nie chce już z nimi rozmawiać. I tak też się to skończyło w tamtym momencie. Scott Seals, pomimo tych wszystkich dowodów, nie został aresztowany. Policja znów w tamtym momencie nie pojechała na przykład po rozmawiać z innymi bliskimi czy znajomymi Suzan, aby podzielić się tymi podejrzeniami i wynikami w śledztwie. On w tamtym momencie powiedział im: Nie, ja nic nie zdobiłem, to nie ja. jeżeli nie macie mi nic więcej do powiedzenia, to do widzenia, nie chcę z wami to smawiać. I oni dokładnie tak zdobili. Pożegnali się i poszli. I sprawa znów ucichła na kilka lat. Wszyscy dalej żyli w przekonaniu, że Suzan zginęła w wyniku wypadku. Bo Scott możecie się domyślać, nie powiedział nikomu o wizycie policji, a na pewno nie powiedział nikomu o tym, co powiedzieli mu w czasie tej wizyty i jakimi podejrzeniami się z nim podzielili. Aż tu doszło do wielkiego szoku i zaskoczenia dopiero w kwietniu 2019 roku prawie trzy lata po śmierci Susan. Bo dopiero wtedy, w roku 2017, ta sprawa akta tej sprawy leżały w prokuraturze gdzieś u kogoś na biurku przez tyle lat. I nikt po prostu tej sprawy nie tknął, nie ruszył. Do czasu, aż sprawy nie przejęła nowa prokurator, ona ją przejrzała i uznała, że ktoś tu popełnił wielki błąd, i jak najbardziej dowodów jest wystarczająco dużo, aby Scott'a Sylsa oskarżyć o morderstwo. Aresztowanie go prawie trzy lata po śmierci Suzan było wielkim szokiem dla wszystkich. Jej rodzina, bliscy wszyscy już dawno pogodzili się. I zaakceptowali, że jej śmierć była wypadkiem. Usłyszeć taką wiadomość po takim czasie musi być ogromnym szokiem. Zwłaszcza, że przez cały ten czas Scott dalej wychowywał samodzielnie dzieci, które oczywiście teraz z ich ojcem aresztowanym, zatrzymanym i oskarżonym o morderstwo były bez rodzica, bez opiekuna. I musieli się nimi zająć krewni. Wszyscy byli w szoku, gdy powoli zaczęły wychodzić. Szczegóły i dowody, na jakich policja powiedzmy siedziała i miała w swoim posiadaniu przez cały ten czas: o krwi na zasłonie, na ścianie, o uderzeniach Scotta, jego krwi pod paznokciami Suzan, o uduszeniu jako przyczynie śmierci. Nie mogli pojąć w tym momencie, że władze tak długo pozwoliły im wierzyć w to, że Suzan zginęła w wypadku, w momencie, gdy istniały co do tego tak poważne wątpliwości i tak mocne dowody przeciwko Skotowi. Bo przecież jest wiele spraw, znamy wiele spraw, w których ludzie byli aresztowani i oskarżani przy znacznie mniejszych dowodach przy dowodach czasem ledwie poszlakowych. Wydaje mi się, że ta bardzo mocna reputacja doktora, jego popularność fakt, że był tak cenionym, wziętym lekarzem gdzieś tam jego reputacja i autorytet możliwie Wpłynęły na to, że ociągano się z postawieniem mu zarzutów. Niektórzy sądzą, że innym powodem był brak konkretnego motywu, bo później właśnie wiele osób powiedziało, że nie wiedzieli o żadnym konflikcie między Suzanem a Scottem, o żadnych problemach między nimi, co może jest trochę dowodem na to, że właśnie tylko dlatego, że ktoś wydaje się być zgodną parą publicznie przed ludźmi. Wcale nie oznacza, że jest też tak prywatnie. Ale m.in. mama Suzan powiedziała, że gdyby coś było między nimi nie w porządku, gdyby się o coś kłócili, gdyby Scott ją zdradził, na przykład gdyby stało się cokolwiek, gdyby Suzan chciała odejść, gdyby cokolwiek było nie tak, jej córka nie byłaby cicho. Powiedziałaby o tym czy jej, czy jakiejś bliskiej, zaufanej osobie. Bo Suzan była właśnie takim typem osoby, który nie milczał. Jeżeli coś było nie w porządku, jeżeli coś jej się nie podobało, zawsze mówiła jak jest. Ale i tutaj okazuje się, że właśnie już na początku roku 2016, gdy przeszukano dom w listopadzie, znaleziono jeszcze kilka innych ciekawych dowodów. Bo w drukarce leżała kartka papieru, tak jakby wiecie, ktoś zlecił wydrukowanie i nigdy tej kartki stamtąd nie zabrał. Nie wiadomo ile więc tam leżała, mógł to być jeden dzień, mogło to być kilka dni, ale był to wydrukowany screenshot komentarzy z forum dyskusyjnego, forum, na którym Suzan się udzielała, jak się okazuje. Były to komentarze, rozmowa jakiegoś mężczyzny piszącego do Suzan. Ten mężczyzna pisał w tych komentarzach, że jej mąż musi być wyluzowanym facetem. Komentarz, jak się okazuje, dotyczył zdjęcia, które Suzan jakiś czas wcześniej opublikowała na tym forum. Okazało się że założyła się tam z jakimś użytkownikiem o to, czy Trump wystartuje w wyborach prezydenckich w roku 2016 i przegrała ten zakład. A zapowiedziała, że jeżeli przegra, to opublikuje na tym forum swoje zdjęcie topless. I właśnie to zrobiła, i ten komentarz dotyczył właśnie tego. Nie wiadomo do końca, co skoro tym wiedział i co sądził. On zapytany o tę wydrukowaną kartkę papieru powiedział, że nie wie, co to jest, on tego nie drukował. I sądził, że to pewnie Susan z jakiegoś powodu wydrukowała te komentarze. Może chciała sobie je zachować na pamiątkę, kto wie. Ale policja nie była tego taka pewna, bo wszystko wyglądało trochę tak, jakby Scott może właśnie wydrukował to. Może odkrył te komentarze, zalogował się gdzieś na jej telefonie, na jej iPadzie, wydrukował to i miał zamiar z tym pójść do niej i ją z tym skonfrontować, bo był zwyczajnie zazdrosny. Nie sądzili jednak, że to byłby wystarczający motyw, motyw morderstwa, który mogliby przedstawić w sądzie. Szukali więc dalej. Odkryli, że gdzieś na początku roku 2015 Scott Seals poznał kobietę z Tennessee, imieniem Marie, z zawodu pielęgniarkę. I ona, jak powiedziała śledczym, podczas rozmowy, to Scott ją znalazł. Zwyczajnie wysłał jej zaproszenie na Facebooku, gdzieś musiał zobaczyć jej profil i wysłał jej zaproszenie mimo, że się nie znali i nie mieli żadnych wspólnych znajomych. Napisał jej, że mieszka w Kalifornii, co było prawdą, ale że pochodzi z Tennessee, tak samo jak ona, i że tam mieszkają jego rodzice, co też było prawdą. Zaczął tam komentować na jej profilu, lubić jej zdjęcia i zaczęli rozmawiać. Seals opowiadał jej o sobie. Powiedział, że ma żonę i dwójkę dzieci, ale powiedział jej też wtedy, na początku roku 2016, że ich małżeństwo jest na granicy rozpadu, że Suzan poznała jakiegoś mężczyznę przez internet i zdradzała go. Nie wiadomo, czy tak było. Jeżeli tak było, to do dziś nie wypłynęły żadne dowody na to, aby Suzan kiedykolwiek miała romans. A możemy być pewni, że policja szukała na to dowodów, no bo w końcu... Poszukiwali solidnego motywu, który mogliby przedstawić w sądzie. Możliwe, że było to po prostu coś, co Sears powiedział tej nowo poznanej kobiecie, aby może właśnie trochę, wiecie, rozgrzeszyć, umoralnić swój romans. Że skoro moje małżeństwo już się rozpada i moja żona mnie zdradziła, to jeżeli ja zacznę się z kimś spotykać, to czy to na pewno jest zdrada, coś w tym stylu. Gdy później poleciał do Tennessee z wizytą do swoich rodziców, kilka miesięcy przed śmiercią Susan, to w tajemnicy spotkał się z Marii. Po raz pierwszy spotkali się twarzą w twarz. Poszli do restauracji i, jak Marii powiedziała, to był pierwszy i jedyny raz. Potem nie chciała mieć z nim nic wspólnego, bo na żywo dr. Cyrus okazał się być niezręczny, sztywny i w ogóle nie w jej typie. Zakończyła randkę szybko. I nie miała ochoty spotykać się z nim po raz kolejny. Znów nie było to za dużo, aby wycisnąć z tego jakiś konkretny motyw morderstwa. Ale oczywiście możliwe, że jeżeli Susan zginęła z ręki Scott'a, to powód mógł być zupełnie inny. To mogła być jakaś awantura z zupełnie innego przypadkowego powodu. Bo policja na początku miała również zeznanie Erika, ich syna. Który na początku podczas tych pierwszych rozmów z policjantami powiedział, że słyszał coś tamtej nocy, bo jak pamiętacie, jego pokój znajdował się tuż obok pokoju jego siostry, a to w tym pokoju tamtej nocy Suzan spała, i jak powiedział w którymś momencie, prawdopodobnie gdzieś bliżej rana, nad ranem, usłyszał bardzo głośną kłótnię rodziców w tym pokoju. Nie potrafił przywołać, a przynajmniej nie powiedział wtedy policjantom, czy słyszał, co zostało powiedziane, o co była ta kłótnia, Zamiast tego wyszedł ze swojego pokoju i poszedł do ich sypialni, gdzie, jak wiedziało, spała Mary Catherine, i poszedł spać koło niej. Bo tam nie było słychać tych podniesionych głosów. Domyślam się, że po prostu sypialnia rodziców znajdowała się w sporym oddaleniu od sypialni dzieci. Mary Catherine potwierdziła, że przebudziła się w którymś momencie i właśnie odkryła, że razem z nią śpi jej brat. Co właśnie powiedziała, zaskoczyło ją, bo już od kilku lat, odkąd mieli swoje własne pokoje. I podrośli trochę nie spali razem. Z tego, co wiadomo, Mary Kaftin jednak nie słyszała żadnych odgłosów kłótni, ani niczego podejrzanego w nocy. Powiedziała też, że gdy przebudziła się w którymś momencie w nocy, to zobaczyła, że razem z nią śpi również jej tata. Domyślam się, że Scott i Susan musieli mieć spore łóżko, pewnie do smiadu King, bo inaczej wyobrażam sobie, że raczej by się nie wyspali. Ale to było coś oczywiście. Kłótnia. O coś się pokłócili. Kto wie, może właśnie Scott skorzystał z jej tableta czy z jej komputera, zobaczył, że na przykład była zalogowana do jakichś mediów społecznościowych, zobaczył komentarze na tym forum, albo pokłócili się o coś zupełnie innego. I doszło do rękoczynów. To wyjaśniałoby ślady krwi w tym pokoju, włosy na podłodze, śmierć poprzez uduszenie i zadrapania na ciele Scotta. Wszystko zdawało się składać w całość. Mimo, że postawiono mu zarzuty o morderstwo, sąd wyraził zgodę na jego wyjście na wolność za kaucją. Jeden milion dolarów. Cyrus wrócił do swojego domu w San Clemente i do czasu procesu mógł przebywać na wolności. Teraz mieszkał w tym wielkim domu sam, bo sąd orzekł też, że do czasu wyjaśnienia sprawy Eric i Mary Catherine pozostaną pod opieką krewnych. Seal starał się najwyraźniej udawać, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest tak jak zawsze. Dalej pracował, prowadził swoją praktykę, mimo że w końcu jego uprawnienia lekarskie zostały również zawieszone do czasu rozwiązania sprawy. Ale on i tak miał w ręce pełne roboty. Opublikował książkę na temat leczenia niepłodności, nad którą od jakiegoś czasu pracował a miał niemało czasu do zabicia, bo jego proces doszedł do skutku dopiero niedawno, bo w listopadzie ubiegłego roku, 2023. Przez cały ten czas Sears oczekiwał na niego na wolności. Pandemia jeszcze wszystko dodatkowo opóźniła. W czasie procesu też, zdaje się, wiele rzeczy zagrało na jego korzyść, bo jego dzieci, zdaje się, stoją mocno po jego stronie. Eric, teraz dziewiętnastoletni, nie zgodził się zeznawać przed sądem, nie zgodził się zeznać, że słyszał tamtej nocy kłótnie rodziców. Jak powiedział, nie chciał przedstawiać ojca w złym świetle. Myślę, że rzeczywiście ciężko czasem oczekiwać od dzieci, że będą zeznawały przeciwko rodzicowi. Dobrze, jeżeli chcą, ale myślę, że nie można ich winić, jeżeli nie chcą. I Scott w czasie procesu tutaj dalej utrzymywał, że jest niewinny. I nie zrobił Suzan krzywdy. Nie zmienił na przykład swojej wersji, aby może dostać łagodniejszy wyrok, i nie przyznał na przykład, że faktycznie doszło między nimi do kłótni czy coś w tym rodzaju. Dalej zaprzecza, by coś takiego w ogóle miało miejsce. Jego obrońca dalej próbował udowodnić, że śmierć Suzan była śmiercią w wyniku wypadku. Próbował dowieść, że przyczyną śmierci Suzan było nie tyle uduszenie, co właśnie pęknięcie rdzenia kręgowego. Uważał, że zaśnienia na jej szyi zostały źle zrozumiane, źle zinterpretowane. Bo na tej wspomnianej apaszce, która była zawiązana wokół jej szyi, zrobiono testy DNA, i co na tej apaszce znaleziono? Znaleziono DNA psa i DNA świni. To drugie oczywiście trochę zaskakujące, ale dosyć łatwo je wyjaśnić. W domu były psy, to już wiemy, a jedną z ulubionych przekąsek psów były właśnie przekąski z wieprzowiny. Czyli możemy podejrzewać, że pies w którymś momencie może miał tę opaszkę w buzi, czy się nią bawił na przykład. Ale obrona tutaj zasugerowała, że Susan spadła ze schodów, mając tę opaszkę zawiązaną wokół szyi i psy, czy jeden z psów widząc, że o, nasza pani leży na przykład nieruchomo na ziemi, chciał zwrócić jej uwagę, czy odsucić ją i zaczął ciągnąć za tę apaszkę. I ciągnął tak, aż właśnie na szyi pojawiły się zasinienia. To była sugestia obrońców, którzy później stali się trochę obiektem żartów, że próbują nam wmówić, że jeżeli nie schody zabiły Suzan, to psy ją udusiły, zaciskając jej apaszkę na szyi. Dużym problemem jednak było to, że prokuratura nie mogła przedstawić wystarczająco przekonującego motywu. Oczywiście nie musieli, bo to nie jest wymogiem w takim wypadku, ale oczywiście pomaga. Sprawa zakończyła się dopiero w grudniu, dokładnie 19 grudnia 2023 roku. Ława Przysięgłych uznała doktora Scotta Sealsa niewinnym moderstwa pierwszego stopnia, ale w innym modestwa drugiego stopnia. Czyli innymi słowy, uznali, że Sears nie zaplanował modestwa żony, to nie było tak, że tamtej nocy na przykład poszedł do sypialni zamiarem zabicia jej, a że doszło do tego w afekcie. Że pokłócili się o coś, może o to zdjęcie na forum, a może o coś zupełnie innego, o czym nie wiemy. Najwyraźniej rzucił się na nią, zaczęli się szarpać i w efekcie Scott udusił Susanę. Po czym rozumiejąc, co zrobił, uznał, że spróbuje upozorować wypadek upadek ze schodów. Musiał też chyba działać w panice, gdy to wszystko robił. No bo na przykład nie wyczyścił śladów krwi w sypialni swojej córki, a raczej jasno było, że zostaną zauważone. To wszystko też, właśnie zdaje się, może popierać, tę hipotezę, że było to morderstwo w efekcie, że nie było to w żaden sposób zaplanowane i że po wszystkim Sears. Działał w popłochu, panice i nie wiedział, co robi. Najwyraźniej, więc, ława przysięgłych podjęła słuszną decyzję. Jestem ciekawa, czy się zgadzacie. Cyrus został skazany na minimum 15 lat pozbawienia wolności. Po ogłoszeniu wyroku, jak się okazuje, jego dzieci dalej trzymają jego stronę. Mary Catherine, zresztą przed ogłoszeniem długości jego kary, prosiła sąd o najłagodniejszy z możliwych wyroków dla ojca tłumaczyła, że ona i jej brat stracili już matkę i teraz nie chcą być dłużej izolowani od ojca. Co znów trochę kojarzy mi się właśnie ze sprawą Kathleen Peterson, bo tam również dzieci stały mocno za Michaelem i były przekonane o jego niewinności. Jestem ciekawa, czy w tej sprawie w najbliższej przyszłości wyjdzie trochę więcej informacji. Ciekawie mnie też właśnie, co teraz dzieci, dorosłe dzieci o tym wszystkim myślą. Oczywiście nie muszę się nikomu tłumaczyć, ale zastanawia mnie właśnie, jak wiele słyszały tamtej nocy. No bo 12 lat to jest już taki wiek, że raczej teraz po kilku latach dalej pamiętają, co wydarzyło się tamtej nocy. To nie były zupełnie małe dzieci. I nawet jeżeli ten dom był duży, to zastanawia mnie, czy Sirius naprawdę byłby w stanie pokłócić się ze swoją żoną, udusić ją, wcześniej szarpać się z nią, później musiałby ją znieść, oczywiście, ułożyć na schodach, wszystko. Zaincenizować w odpowiedni sposób, poczem jakby nigdy nic pójść spać do swoich dzieci. Chyba najwyraźniej wydarzyło się to jakoś tak, że dzieci prawie nic nie słyszały, poza tymi odgłosami kłótni, które miał słyszeć Erik, mimo że później się z tego wycofał. Jest to więc dziwna historia, niby sprawa już rozwiązana, bo rozstrzygnęła się przed sądem, mowa przysięgłych podjęła decyzję, ale jednak wciąż pozostaje w niej trochę niewiadomych. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. I to chyba wszystko, co do Was dziś miałam. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. I słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!